Zajęcia, jakich jeszcze nie było, zajęcia poświęcone animacji. Chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć o kilku technikach animacji. Chciałbym, abyśmy wspólnie przygotowali prostą animację. Podzielę się z Wami moim doświadczeniem, które wykorzystuję przy tworzeniu animacji. No i mam nadzieję, że zachęcę Was do podjęcia tego tematu. Zdecydowanie ciekawego i przy dzisiejszych możliwościach technicznych wcale nie tak trudnego do zrealizowania. Tak więc technologia jest coraz bardziej pomocna, coraz łatwiej jest nam realizować filmy, animacje, muzykę. Myślę, że warto korzystać z tego, co dostajemy, co daje nam technika i animacje tworzyć. Zapraszam serdecznie na ponadgodzinną lekcję poświęconą animacji. Pokażę Wam kilka przykładów animacji, które opracowałem. Opowiem Wam, jak powstawały i po tym krótkim przeglądzie wykonamy niezbyt skomplikowaną animację, taką, z którą każdy z Was będzie w stanie sobie poradzić i która, mam nadzieję, zachęci Was do zmierzenia się z tym tematem i do wykorzystania go do swojej twórczości. Dobry wieczór, Pani Ewelino, dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie z filmem animowanym i z podstawowymi technikami animacji. Zaraz opowiem o różnych metodach animacji. Pokażę Wam, jak taką animację można zrobić różnymi środkami technicznymi. Albo na iPadzie, tak jak przykłady, które w tej chwili pokazuję, albo na papierze, albo być może animacją kukiełkową, która wcale nie jest taka trudna do zrealizowania. Zapraszam serdecznie na ponad godzinę z animacją. Już pokażę różne typy animacji, opowiem, jak one powstawały i będziemy mogli ich też spróbować. Mam nadzieję, że temat Was wciągnie, że spodoba Wam się. Dobry wieczór, witam wszystkich. Poczekamy jeszcze, aż wszyscy się zgromadzą i zaczniemy lekcję poświęconą animacji. Opowiem Wam o zasadach animacji, które pomagają w jej tworzeniu. Pokażę Wam różne przykłady animacji. To na przykład animacja Poli, zrobiona za pomocą serii fotografii. No możemy od tej animacji zacząć. Dobry wieczór, witam Panią Ewelinę, witam Panią Beatę. Może tak, animacja kukiełkowa, animacja właściwie stworzona z prostego modelu, który można zrobić lub z plasteliny, lub z folii, tak jak tutaj zrobiła to Pola. Wystarczy, że przygotujecie z dowolnego tworzywa lub nawet wyciętą z papieru postać i tą postać możecie bardzo łatwo i bardzo szybko animować z serią zdjęć wykonanych ze statywu. Ważne, aby jeżeli chcecie otrzymać stabilny obraz, aby aparat znajdował się na tej samej pozycji i wykonujecie zdjęcia, zakładając, że minimum 6-8 zdjęć powinno przypadać na jedną sekundę filmu. 6-8 klatek to jest taka ilość, przy której obraz jest już dosyć płynny. Oczywiście optymalna ilość to 24 klatki na sekundę, natomiast animatorzy często stosują połowę z tego, czyli tak zwaną animację na 2 i przechodzą do 12 klatek na sekundę. Tak więc to jest przykład animacji stworzonej z serii zdjęć, po których Pola jeszcze później rysowała. Ta animacja ma nawet dźwięk, który
A akurat w tej wersji jest wyłączony, bo dźwięk w animacji to również bardzo, bardzo dużo. Te zdjęcia zostały później przesłane do programu do obróbki filmów lub fotografii. Taki profesjonalny pakiet to oczywiście Adobe After Effects, natomiast jest dosyć kosztowny, tak więc w zupełności można korzystać z prostszych odpowiedników, czy też w ogóle z aplikacji mobilnych, które możecie pobrać na wasz telefon. Wiele z nich jest bezpłatnych. Zaraz pokażę wam aplikację, której ja używam do tworzenia animacji na iPadzie. To jest inny rodzaj animacji, chciałbym o niej opowiedzieć. To jest tak zwana animacja rotoskopowa. Taka animacja bierze swój początek w filmie wideo. Nagrywacie sekwencję wideo. Tutaj akurat ja biegłem, byłem aktorem we własnej animacji. I później na każdej klatce, klatka po klatce, obrysowujemy postać. Konturem wypełniamy na ciemno lub nie, zależy jaki efekt chcemy uzyskać. W ten sposób dostajemy animację szczególnie przydatną przy animowaniu ruchu. Oczywiście jest to animacja rysowana na bazie filmu. Tutaj nie wymyślamy postaci samodzielnie. Natomiast jest to świetna wprawka do uczenia się ruchu człowieka, do analizowania różnych faz tego ruchu. Tutaj jeszcze inna sekwencja zanimowana w ten właśnie sposób. Również ja tutaj byłem własnym modelem. Tak więc wystarczy znowuż telefon komórkowy, statyw, wystarczy sfilmować się i rysować. Jeżeli macie tablet lub jeżeli macie nawet monitor, można przyłożyć kartkę, już pokazuję, w miarę cienką kartkę możecie położyć na tablecie lub monitorze i nawet ręcznie tworzyć animację na kolejnych kartkach papieru. Zaraz sobie zresztą taką próbę zrobimy. Ale w taki sposób taka animacja rotoskopowa powstaje. Oczywiście czasami możemy coś dorysować. Nie wiem, mógłbym dorysować sobie na przykład skrzydła motyla i animować je później, co czasem robię. Może nie zawsze są to, niekoniecznie są to skrzydła, ale często rozbudowuję jeszcze taką animację o elementy wymyślone, elementy dorysowane. Tutaj animacja misia to jest jeszcze wersja robocza do filmu animowanego, który zrealizowałem rok temu. Ponad 7-minutowy film animowany stworzony specjalnie do muzyki. Ten film miał już swoją premierę i aktualnie udało mu się wygrać kilka festiwali na świecie, kilka festiwali animacji. W kilku zdobył wyróżnienia, z czego bardzo się cieszę. To jest jeszcze wersja robocza i to jest animacja rysowana klatka po klatce. Animacja, w której wykorzystałem także formę bryły. Przy takiej animacji najpierw rysuję postać, już wam pokażę, jak to wyglądało w czasie pracy, a zaraz sobie prostą animację narysujemy na papierze, tak więc nie będzie potrzebna do tego żadna technologia. Natomiast chciałem wam pokazać, jak taką postać możemy animować. I od czego właściwie zacząć? Znowu z pomocą przychodzi rysunek przestrzenny. Ja zaczynam od kilku podstawowych brył. U misia w zasadzie były to dwie kulki. Była to. Może wezmę cienkopis, będzie lepiej widać. Była to głowa i był to brzuszek. Później, jako kolejne elementy, rozmieszczałem sobie w ten sposób ręce i nóżki misia. I teraz na to przychodziła kolejna klatka. I tak klatka po klatce cały proces dosyć długotrwały się odbywał. I na kolejnej klatce rysowałem na przykład tą postać obróconą o jakiś kąt. Ale zawsze początkiem było narysowanie tych dwóch brył. Na przykład mogło zmienić się pozycję nóżek. Jedna mogła pójść do góry, druga na dół. Przy kolejnej klatce mogłem na przykład obrócić misia, zmieniając tylko pozycję tych kulek. Mogłem zmienić położenie jego głowy i w ten sposób, widzicie, w ten sposób pojawia się już
Początkowe złudzenie ruchu. Bardzo ważne jest tutaj również rozmieszczenie takich elementów jak na przykład oczy i nos, które podpowiadają nam, w jaki sposób jest zwrócona postać. Już wam pokażę, co by było, gdyby na tej poprzedniej klatce te oczka były zwrócone inaczej i pyszczek inaczej. Widzicie, już pojawia się wrażenie ruchu. Jeżeli dodam jeszcze do tego uszka, pojawia się wrażenie ruchu i wrażenie przestrzeni. Mogę dodać uszka. Już jest wrażenie, że misio przekręca głowę. Jeżeli jeszcze dodam na przykład jego ubranko, którym był szlafroczek, w którym misio był ubrany, i będzie zmieniała się oś tego szlafroczka, widzicie, już automatycznie powstaje wrażenie kręcącej się postaci. Misia, który zmienia swoją pozycję. Tak więc czasami niewiele trzeba, aby to wrażenie ruchu uzyskać. Chciałbym wam pokazać jeszcze jeden zabawny filmik, który realizowałem, aby w kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund pokazać zagrożenia wynikające z potencjalnych ataków na nasz komputer, czyli z zagrożenia w zawirusowanego komputera. Tutaj wykorzystywałem niektóre klatki, zapętlając je, co widzicie w niektórych momentach takiego drgania obrazu, o na przykład teraz, kiedy Ludek się trzęsie. A poza tym wykorzystałem w tej animacji jeszcze sporo z tak zwanych 12 zasad animacji, o których zaraz wam chcę opowiedzieć. Przede wszystkim są to zasady dotyczące ruchu, zasady dotyczące ekspresji postaci. Zaraz o tych zasadach państwu opowiem i je pokażę. Raz jeszcze puszczę ten film i zatrzymam w kilku charakterystycznych miejscach. Na przykład pokazywanie emocji i tak zwany ruch wsteczny. Ruszyło do przodu. To kilka z tak zwanych 12 zasad animacji stworzonych przez Franka Thomasa i Ollie Johnstona, kultowych animatorów Disneya. Panowie napisali 4 książki o animacji, które serdecznie polecam, ale przede wszystkim znajdą państwo sporo informacji o tych 12 zasadach również w internecie czy na YouTubie. Ja dzisiaj o kilku z nich powiem, o kilku takich najważniejszych, które dotyczą przede wszystkim ruchu i ekspresji ruchu. I zaraz sobie te przykłady, te konkretne sytuacje narysujemy. Zerkam, czy coś jeszcze zostało. Na koniec chciałbym pokazać jeszcze jeden typ animacji, czyli animację w pełni komputerową, tworzoną na przykład w programie Adobe After Effects. To animacja, którą stworzyłem o Monie Lizie. Najpierw narysowałem Monę Lizę na iPadzie, a cały ten proces jest też zapisany w postaci animacji. No i to też jedna z form animacji, w której na naszym ekranie bezpośrednio rysuje się klatka po klatce pewien obraz, natomiast jest to jeszcze w miarę statyczna animacja, bo przybywa tylko dorysowanego obrazu. Natomiast w ciągu dalszym podzieliłem narysowaną grafikę na warstwy, czyli osobno wyciąłem Monę Lizę, osobno każdy z elementów tła i zanimowałem to tło z zachowaniem przestrzeni, czyli tak jak w teatrzyku mamy tutaj plany, pierwszy, drugi, trzeci, które przesuwają się pomiędzy sobą. Kamera wchodzi w ten świat. Jest tam postać być może Leonarda ze skrzydłami, być może jakaś inna postać fantastyczna. To już jest animacja tworzona całkowicie cyfrowo. Oczywiście są też animacje 3D, to jest osobna zupełnie historia. Dzisiaj powiemy sobie o animacji tworzonej ręcznie, o takiej, którą każdy z was może narysować i wcale nie jest to trudne. Wystarczy nawet 8 klatek, tak jak w przypadku
wstępnych szkiców do animacji z misiem. Tutaj widzą Państwo zapętlone 8 klatek i na kolejnych kartkach, na kolejnych 8 kartkach, co dzisiaj sobie zrobimy, tylko na troszkę łatwiejszej formie, mniej skomplikowanej niż misiu, na kolejnych 8 kartkach animowałem każdą z tych postaci. Każda z nich jest niezależna, natomiast rysowałem na jednej kartce. Na przykład tutaj mamy sekwencję, w której misiu idzie i jest tutaj spora część niezbędnych do wrażenia chodu, momentów ruchu. Są też fragmenty, w których misiu się obraca dookoła swojej osi. Właśnie animacja tworzona z wykorzystaniem tej zasady bryły, obracanej bryły i wyobrażenia tego, jak taka bryła się zachowuje. Jest na przykład sekwencja, w której miś idzie sobie przed siebie do przodu i widzimy ruch jego nóżek, ale widzimy też chwianie się postaci, czyli ważny element pokazania masy postaci, pokazania też pewnej dynamiki postaci w momencie, kiedy zmienia się ciężar z jednej na drugą nogę. Już pokazuję aplikację, o której wspominałem. Aplikacja Animation Desk. Jeżeli ktoś z Państwa ma iPada, to serdecznie polecam tą aplikację. W ogóle polecam iPada, chociaż jest kosztownym narzędziem, to absolutnie nie spotkałem osoby, która by żałowała, że iPada nabyła, wręcz przeciwnie. Animation Desk to aplikacja, w której tworzyłem między innymi właśnie film o misiu i sowie, Albert and Josephine. Chciałem wam pokazać krótki fragment animacji ruchu postaci do tego właśnie filmu. Możecie zobaczyć, jak klatka po klatce postać była rysowana z pokazaniem ekspresji jej ruchu. W tej chwili odtwarzam kolejne klatki narysowane w programie. Misiu jest narysowany konturem, bez wypełnienia. No i jest to jakiś z etapów pracy nad animacją postaci. Tutaj ekspresja, waga postaci, to jak ona się zachowuje, jak wyraża swoje emocje, na przykład zdziwienie, to wszystko tak naprawdę to jest efekt uważnej obserwacji, ponieważ ja animację studiowałem oczywiście na Akademii Sztuk Pięknych, ale był to dosyć krótki okres. Przede wszystkim uczyłem się animacji uważnie obserwując filmy, zatrzymując filmy animowane, wszelakie, przeróżne, od Disneya po jakieś produkcje zupełnie undergroundowe i niezależne. I muszę powiedzieć, że właśnie ta obserwacja dała mi chyba największe doświadczenie i myślę, że to jest zawsze dobra metoda. Tutaj jeszcze krótki fragment filmu o misiu i sowie z muzyką. Chciałbym wam pokazać fragment, który bardzo lubię, który jest najprościej chyba animowany, bez wypełnień, bez specjalnej scenografii, bez specjalnych detali. Natomiast cała ekspresja animacji to jest ekspresja ruchu postaci i to, co się z nią dzieje.
Tutaj widzicie operowanie masą postaci i jej sprężystością. Kiedy Sowa staje na ziemi, zachowuje się jak balonik wypełniony wodą. To jedna z zasad, którą już sobie przećwiczymy i zaraz pokażę wam, jak ją narysować i do czego ona służy. Tak więc to, co będzie nam potrzebne, to kilka kartek papieru. Jeżeli ktoś z was ma iPada, to oczywiście można go wykorzystać. Sówka sobie poleciała. Tutaj dosyć ciekawa sekwencja ruchu i lotu z pokazaniem przestrzeni i spadających liści. Liści, które spadają w perspektywie. To była jedna z dosyć ciekawych scen do animowania i do rysowania. Wszystkie tła są malowane ręcznie, cienkopisem, farbą, tuszem, tak więc nie komputer, a właśnie zwykły szary papier i ręczna praca. Link do filmu o Misiu i Sowie, czyli Albert i Josephine, zamieszczę już za chwilę po naszej transmisji na stronie, będziecie mogli go oglądnąć. A póki co, poanimujmy troszkę. Chciałem wam pokazać i powiedzieć o kilku podstawowych zasadach w animacji, jak one działają, jak ich używać. Co będzie potrzebne? Już tłumaczę. Jeżeli nie macie jakiegoś sprzętu typu iPad czy tablet, to nic nie szkodzi. Wystarczy 8 kartek A4. Ja już sobie dobiorę, bo część już zaszkicowałem w międzyczasie. Tak więc wystarczy około 8 kartek A4 ołówek lub cienkopis. Tak naprawdę jedno, drugie się nada. Już wam pokażę, co zrobimy. Zrobimy sobie na początek formę małej książeczki, aby było łatwiej nam zobaczyć ruch. Na pewno znacie metodę podglądania animacji czy rysowania animacji na krawędzi zeszytu. Potrzebujemy wtedy plik kartek, które w ten sposób palcem przerzucamy i na kolejnych stronach dzięki temu widzimy animację. Więc zrobimy sobie taki mini plik kartek, żeby widzieć naszą animację bez potrzeby wprowadzania jej do komputera, robienia zdjęć czy skanowania. Naprawdę przekonałem się, że w animacji im mniej techniki, tym lepiej. Ona jest pomocna, ale czasami niekoniecznie niezbędna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kartek. I teraz złóżcie sobie te kartki równo, jedna na drugiej. Przetniemy je na pół, więc zaznaczymy sobie linijką połowę. Nożyczkami przetniemy te kartki. Jak ktoś nie ma 8, może być mniej. W zupełności też to wystarczy. No, powiedzmy, że mniej więcej na 15 cm. Tak naprawdę 14,8 to jest dokładna połowa formatu A4. Pokażę wam, jak robić takie mini książeczki animowane, które później oczywiście możecie zeskanować, sfotografować, wprowadzić do komputera, czy do tabletu, czy nawet do telefonu, bo przecież mamy w postaci smartfonów gotowe studia filmowe w kieszeni, o czym czasami nie wiemy. I teraz przetniemy sobie cały ten plik na pół. W tym pliku może być około 8 kartek, to nam się zdubluje, a później jeszcze razy 2, czyli w sumie będziemy mieli 16 klat, nawet więcej, przepraszam, 32 klatki do dyspozycji, czyli nawet więcej niż potrzebujemy.
Chodzi o to, żebyśmy mieli równą jedną krawędź, którą będzie łatwiej palcem sobie później przewracać. Teraz jeszcze raz możecie sobie to podzielić na pół, czyli mamy 10,5 cm, połowę z 21 cm. Oczywiście można wykorzystać zeszyt po prostu i robić to wszystko w zeszycie albo w szkicowniku. Jeżeli macie nieduży szkicownik, to również on się nada. To, co robimy, to tak naprawdę taki mini szkicowniczek. Chodzi o to, żeby on miał swoją grubość, na której będziemy mogli pracować. Teraz znajdźcie krawędź, która jest fabryczna, czyli nie tą, którą cięliśmy, tylko krawędź oryginalną. Ona jest najprostsza, bo ona jest cięta gilotyną. O, mniej więcej, jeżeli się znajdzie inną, to też wystarczy. I teraz, jeżeli wszystko suniecie w taki bloczek, zawsze do jednej krawędzi, ta jest chyba równiejsza u mnie. Zawsze strzepujecie kartki w ten sposób, do jednej krawędzi. To teraz, wykonując taki ruch i łapiąc kciukiem tu, rozsuniecie te kartki. I chodzi nam o to, żeby dostać taką książeczkę, którą będziecie mogli palcami w ten sposób przewracać. Widzicie? Coś takiego. Ona może być grubsza, możecie dodawać później kolejne strony i waszą animowaną historyjkę rozbudowywać. Można użyć spinacza takiego do papieru i sobie tutaj łapać ten plik, albo po prostu trzymać go w palcach, dlatego że i tak zaraz będziemy każdą kartkę zabierać, rysować na niej rysunek i przykładać kolejną, więc i tak będzie w ruchu ten nasz plik. Ważne, żeby mieć możliwość podglądania tego, co nam wyszło. Wspominałem wam o 12 zasadach animacji. Zapiszę jeszcze raz, bo to bardzo, bardzo dobra i przydatna wiedza. 12 zasad animacji. Frank Thomas. I Ollie Johnston. Panowie stworzyli tak naprawdę zasady animacji, byli kultowymi animatorami. Niestety już obaj nie żyją, to już byli wiekowi panowie, ale oni tworzyli legendę Disneya, oni byli najlepszymi animatorami Disneya. Do 12 zasad animacji zawsze was odsyłam. Dzisiaj o kilku z nich sobie powiemy. Pierwszą z zasad będzie zasada dotycząca w ogóle samego ruchu w animacji. Numeracja niekoniecznie pokrywa się z numerami, które panowie proponują. Chciałem wam powiedzieć o tym, jak w ogóle działa czas w animacji, bo animacja to czas. Wyobraźcie sobie, że mamy jakiś prosty obiekt, taki jak kółko, i to kółko ma w ciągu sekundy przemierzyć kadr, ekran, bo animacja to oczywiście też kadr, to ekran, to jakaś powierzchnia, na której ruch się odbywa, nawet najprostszy ruch jak przelatujące kółko. Jeżeli w przeciągu sekundy to kółko miałoby przemierzyć nasz kadr, czyli znaleźć się tu, a nawet pokażę, miałoby wejść w kadr, tak? Czyli miałoby się pojawić z jego lewej strony, a ulotnić się z prawej i zniknąć, to w zależności od tego, jak płynną animację chcemy robić, może powiemy o sytuacji 8 klatek na sekundę. 8 klatek na sekundę. Czyli skrót amerykański czy angielski FPS, frames per second, z takim skrótem spotkacie się w większości oprogramowania. Jeżeli ten ruch ma trwać sekundę, co jest dosyć długo w animacji, to musi się składać z 8 faz. I teraz,
Jak to zrobić, żeby ten ruch był płynny? Możemy stosować tak zwane klatki kluczowe. Klatki kluczowe to takie główne fazy ruchu. Są jeszcze dwa rodzaje klatek pośrednich, ale na razie o klatkach kluczowych chciałem Wam powiedzieć, bo to jest podstawa, żeby zrozumieć, o co chodzi w ogóle. To jest nasza pierwsza klatka kluczowa, tak? Nasze kółeczko pojawia się w kadrze, a to jest ostatnia klatka. Jeżeli przyjmiemy, że to jest klatka numer 1, a to jest klatka numer 8, tak naprawdę pierwszą i ósmą mogłaby być po prostu czysta kartka, tak żeby kuleczka wyleciała zupełnie z kadru, ale powiedzmy, że tak jest. To gdzieś tutaj po środku będzie połowa tego całego ruchu. Czyli mamy jeden, tu, połowa ruchu i ósma klatka. Jeżeli klatek ma być 8, no to ta klatka powinna być klatką czwartą. Teraz potrzebujemy wpisać określoną ilość klatek pomiędzy, na przykład w równych odległościach, czyli określoną ilość kółek musimy narysować, tak żeby na każdą klatkę przypadało jedno kółko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oczywiście kółko będzie tej samej wielkości. 6. No i nie zgodziło mi się. Nie, powiedzmy, że to będzie 7, a 8 to jest klatka, w której kulka wylatuje całkiem. Już widzimy, w jakim miejscu i ile kulek powinniśmy narysować, aby uzyskać wrażenie kulki przelatującej przez kartkę. Gdybyśmy to zanimowali, to widzielibyśmy kolejne klatki w taki właśnie sposób. Czyli najpierw pierwsza, później druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tak dalej, aż by sobie wyleciała. I tak powstawałby efekt ruchu w naszej animacji. Tak więc na przykład czwarta klatka mogłaby być klatką kluczową i pierwsza oraz ostatnia. Te pośrednie dorysowujemy później. W przypadku troszkę bardziej skomplikowanej formy, takiej na przykład jak ruch postaci, jak na przykład postać, która skacze. Powiedzmy, że chcemy narysować skaczącą postać. To może być misiu, który przygotowuje się do skoku. O tym też zaraz powiem, jakie są fazy ruchu. Jedną z faz ruchu misia byłby sam skok. A kolejną fazą byłoby lądowanie misia na ziemi. To by były nasze klatki kluczowe. Możemy zaznaczyć kluczowa, kluczowa, kluczowa. I teraz pomiędzy te klatki wyrysowywalibyśmy kolejne. Kolejne, które by były fazami ruchu pośrednimi do tych klatek kluczowych. Tak więc takie jest działanie klatek kluczowych. Co jest kolejną ważną sprawą? Na razie opowiedzieliśmy o czasie i o klatkach kluczowych. Bardzo ważne w animacji ruchu jest efekt rozciągania i zgniatania. Już Państwu pokażę, o co chodzi, i tak naprawdę teraz zaczniemy sobie animować już naszą pracę. Narysuję najpierw spadającą kulkę. To będzie animacja, którą będziemy rysować. Kulka spada
i żeby stworzyć wrażenie przyspieszonego ruchu, rozciągamy obiekt w kierunku, w którym się porusza. To jest zasada rozciągania. W momencie, w którym kulka uderzy w powierzchnię Ziemi, tą kulkę później zamienimy sobie na przykład w ludzika. W momencie, w którym kulka uderzy w powierzchnię Ziemi, może się rozpłaszczyć. To jest ten moment, w którym sowa schodziła z łóżka i tak się rozpłaszczyła, troszeczkę jak balonik z wodą. Na kolejnej klatce nasza kulka rozpłaszczy się jeszcze bardziej, po to, żeby później powrócić tak naprawdę do swojego kształtu i wybić się do góry. Tak więc tutaj mamy fazę rozciągania, tutaj mamy fazę spłaszczania przy uderzeniu w powierzchnię. Zanimujmy sobie taki ruch. Narysujmy sobie taki ruch, pokażę Wam, jak to zrobić. Weźcie sobie plik Waszych kartek. Już zobaczę, ile z tego pliku widać dobrze. Myślę, że możemy się poruszać troszkę bardziej po tej zewnętrznej stronie, żeby było widać, jak przewracamy kartki. I teraz na pierwszej klatce, na pierwszej kartce, która jest pierwszą klatką, możecie sobie je ponumerować też od razu, bo wiem z doświadczenia, że łatwo później się pogubić. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Na pierwszej klatce narysujcie sobie kulkę, kółko, okrąg. Teraz użyjemy drugiej karteczki. Możecie rysować cienkopisem lub markerem, bo wtedy po prostu bardziej będzie prześwitywało to, co pod spodem. Normalnie używa się stołu podświetlonego, który też łatwo zrobić, bo możecie użyć nawet okna i położyć sobie Waszą kartkę na oknie, na szybie w ciągu dnia i przez szybę przeświecające światło da Wam jeszcze ładniejszy, jeszcze wyraźniejszy kształt. Możecie też zrobić sobie stół podświetlany, wykorzystując kawałek szyby i lampkę pod spodem. Tak więc metody są różne. Na kolejnej kartce narysujemy sobie naszą kulkę trochę niżej i nieco rozciągniętą. Nieco rozciągnijcie ją w dół, tak żeby przybrała formę lekkiej elipsy. Połóżcie sobie kolejną karteczkę. Narysujcie znacznie już teraz niżej i jeszcze bardziej rozciągniętą do elipsy kulkę. Nie stosujemy tutaj klatek kluczowych, rysujemy klatka po klatce. To jest ta druga metoda animowania. Jak się domyślacie, metodę klatek kluczowych też moglibyśmy wykorzystać. Wtedy narysowalibyśmy na przykład kulkę w pozycji najwyższej i w pozycji, której jest rozpłaszczona na powierzchni stołu. Zwiększcie teraz jeszcze bardziej odległość, możecie jeszcze trochę bardziej rozciągnąć kulkę do elipsy. Zwiększanie odległości pomiędzy kolejnymi klatkami będzie skutkowało szybszym ruchem. Dostaniemy efekt odbijającej się kulki, która kiedy dochodzi do góry zwalnia, po czym spada z przyspieszeniem i w ten sposób dostaniemy kolejny ważny element ruchu, jedną z 12 zasad animacji, czyli zmiękczenie, spowolnienie ruchu i przyspieszenie tego ruchu. Gdyby kulka skakała zupełnie tak mechanicznie, tam w górę i w dół, nie byłoby wtedy wrażenia grawitacji, nie byłoby wrażenia zwolnienia jej ruchu. A nam chodzi właśnie o to wrażenie. Przyjmiemy, że dół naszej kartki, czy prawie sam dół, jest
jest powierzchnią stołu lub ziemią, na której kulka będzie się odbijać. Za każdym razem upewnijcie się, że dokładnie do równej krawędzi złożyliście swoje kartki. Animatorzy wykorzystują do tego taką specjalną listwę z bolcami i podziurkowany papier. Tak naprawdę jest to bardzo łatwe do zrobienia. Możecie przy użyciu zwykłego dziurkacza do papieru, który tworzy dwa otwory, podziurkować sobie pliki kartek. Ja w ten sposób animowałem na papierach przez całe lata i zrobić prostą listwę z dwoma przyklejonymi patyczkami, czy też jeżeli macie trochę więcej umiejętności technicznych, można sobie po prostu dwa kołeczki meblowe przez jakąś listewkę przebić. Są różne sposoby i będziecie mieli w zasadzie profesjonalny sprzęt do animacji. Teraz zanimujemy już moment, w którym nasza kulka lekko się rozpłaszcza, więc proponuję wam nadać jej kształt kurzego jajka. Tak więc tutaj gdzieś będzie taka powierzchnia stołu. Jeżeli chcecie, możecie ją narysować na każdej kolejnej kartce i na wcześniejszych. Ja ją może narysuję za chwilkę. Zróbmy tak. Będzie nam łatwiej się połapać. Na tej samej wysokości na każdej kartce. Nie będę już teraz nawet sprawdzał tego poziomu, bo widzę, że to jest mniej więcej pół centymetra od dołu kartki. Taka kulka może być bazą nawet do animacji misia, do animacji postaci, bo możemy do tej kulki dodać rączki i nóżki i zobaczycie, że wiele ciekawych rzeczy się wydarzy. Że będzie można na bazie tak prostego obiektu animować nawet skomplikowane obiekty. Dobrze, nasza kulka uderza już teraz o powierzchnię stołu lub ziemi i nieco się rozpłaszczyła. Narysujmy kolejną klatkę. Na którym kulka rozpłaszcza się w drugą stronę. Na kolejnej klatce rozpłaszcza się bardzo. Możecie mi wierzyć, że lepiej przesadzić nawet, przedobrzyć nawet z efektem ściągania i rozpłaszczania i zgniatania, ponieważ dostaniemy wtedy lepszą animację o bardziej zarysowanym, bardziej charakterystycznym ruchu. Jedna właśnie z 12 zasad animacji Thomasa i Johnstona mówi o tym, że lepiej przesadzić jakiś ruch, przesadzić nawet charakter postaci, niż zrobić go zbyt mało wyraźnego. Dlatego, że te najbardziej przesadzone klatki, zwróćcie uwagę oglądając animację, co dzieje się z miną postaci czasami, co dzieje się z samą postacią. Te bardzo przesadzone klatki to są tylko pojedyncze klatki, my je widzimy tylko przez chwilkę. No i właśnie dlatego teraz już wrócimy do etapu, w którym nasza kulka powraca do swojego kształtu. Czyli robi się znów bardziej kulkowa. Ja sobie dotnę w międzyczasie jeszcze kilka karteczek. OK. I teraz tak naprawdę narysujemy tą fazę, którą rysowaliśmy przed chwilką, tylko cofając się w drugą stronę. W tej sytuacji często wykorzystuje się po prostu klatki, które już mieliśmy narysowane, ale nasz obiekt jest tak prosty, że spokojnie poradzimy sobie po prostu rysując go raz jeszcze, tak aby wszystko zrobić ręcznie.
Tutaj kulka odrywa się i podlega tym razem wydłużeniu. Wydłużeniu w kierunku, w którym następuje ruch. To wydłużenie zawsze następuje w tym właśnie kierunku. Tak więc wracamy powoli do punktu wyjścia. No może nie będzie to najbardziej precyzyjnie spasowana animacja świata, ale ruch i tak będzie widać. Zwróćcie uwagę, że pierwsza klatka została na samym spodzie. To nie ma znaczenia, bo tutaj ten ruch i tak jest zapętlony. Tutaj kulka już zwalnia, czyli zmniejszają się odległości pomiędzy klatkami i ona wraca już do swojej formy właściwej, czyli staje się powoli znowu kulką. I to jest bardzo ważne, żeby też nie przesadzić i nie rozciągnąć tej kulki na każdej klatce możliwej, bo wtedy straci formę kulki i dostaniemy efekt też nie za dobry. Pamiętajcie, że zawsze choćby zawsze podstawa i jedna strona powinny być równo złożone. I tutaj już ta różnica jest bardzo nieduża. Zwróćcie uwagę na tą i na tą klatkę. Ta różnica w wysokości jest bardzo niewielka. Bo tutaj kulka ma już wrócić do muszę odsunąć troszkę kamerę wyżej, bo o właśnie, bo się nie mieszczę tutaj na stole. I teraz, jeżeli spasujecie sobie wszystko ładnie, rozsuniecie krawędź i przejedziecie palcami, to tam ostatnia klatka mi troszkę ucieka, to efekt odbijania tej kulki powinien być widoczny. Jeżeli jeszcze sfotografujecie na przykład te kolejne klatki albo zeskanujecie, to ten efekt ruchu możecie mieć jeszcze wyraźniejszy wprowadzony do komputera. Pokażę wam tą animację narysowaną na iPadzie w aplikacji. Mam nadzieję, że jest efekt, że widzicie ten ruch, można go powtarzać kilka razy. Chciałbym na szybko pokazać wam, jak działa aplikacja, w której ten ruch będziemy mogli zobaczyć w postaci regularnego filmu. Tylko wyłączę światło, włączę iPada i już pokazuję, jak taka praca wygląda w aplikacji do animacji. Tworzymy sobie nowy plik, nowa sekwencja, wybieramy ilość klatek. Ja chcę 8 klatek na sekundę. Zrobimy sobie tych klatek 16. Przepraszam, inaczej, tutaj 8. 16, będziemy mieli 2 sekundy animacji, zrobimy troszkę więcej, zrobimy
32 klatki. Dobrze, i to jest nasza pierwsza klatka. W każdej aplikacji do animacji możemy sobie podglądać wszystkie nasze klatki. Możemy też włączyć coś, co się nazywa Onion Skin, czyli kolejne warstwy, które będą prześwitywały, tak jak przed chwileczką prześwitywał na naszym papierze zarys naszej kulki. Możemy sobie włączyć albo trzy poprzednie klatki, dwie poprzednie i bieżącą, albo jedną poprzednią, bieżącą, jedną kolejną, albo do przodu. Ja wybiorę opcję trzech poprzednich. Weźmiemy sobie narzędzie do rysowania. Dobrze. I teraz zrobię to bardzo szybko. Pierwsza klatka. Druga. Trzecia. Tutaj już powoli wydłużam naszą kulkę. Zwiększam też odległości pomiędzy klatkami, żeby dostać efekt rozciągnięcia i przyspieszenia ruchu. Jak widzicie, teraz prześwitujące poprzednie klatki pomagają mi, bo widzę, w jakich miejscach one były. I teraz animując ruch w drugą stronę, po prostu jest łatwiej. No i zobaczmy sobie całość. Tutaj zostało jeszcze kilka klatek. Ja zanimuję je tak, żebyśmy dostali płynny ruch zapętlony, także ta kulka będzie się odbijać tam i z powrotem. Zrobię w drugą stronę, czyli po prostu wykasuję nadmiarowe klatki. O, do tej funkcji przyda się wyświetlenie wszystkich klatek. Możemy sobie zaznaczyć te, których chcemy się pozbyć, bo są nam w tej chwili niepotrzebne. Dobrze, teraz mamy
Mamy konkretne już tylko klatki z ruchem i teraz mogę zapętlić ten ruch. Gdybyśmy chcieli nasz ruch trochę przyspieszyć, możemy sobie w każdej chwili zwiększyć w ustawieniach klatkarz. Już pokazuję. Tutaj możemy zrobić na przykład 12 klatek na sekundę. Zobaczcie, jaka będzie różnica. Tak ten ruch wygląda teraz przy 12 klatkach na sekundę. Słuchajcie, jeszcze o jednej rzeczy chciałem wam powiedzieć dotyczącej ruchu. Mianowicie efekt bezwładności. Gdyby nasza kulka na przykład miała stać się teraz ludzikiem i chcielibyśmy, aby nasz ludzik miał rączki, to jak myślicie, co działoby się z jego rączkami, kiedy spada? Rączki albo uszka, albo cokolwiek innego. Myślę, że domyślacie się, że jego rączki bezwładnościowo poszybowałyby do góry. Tutaj pod wpływem impetu uderzenia o ziemię. Ułożyłyby się tak. Tutaj, kiedy przyspiesza, one również wyciągają się. Kiedy zwalnia. No i zobaczmy, co teraz się stało, czy się udało. O, tu jeszcze brakuje rączek na pierwszej klatce. Zobaczmy, co się stało, jak to teraz wygląda. Widzicie, mamy efekt bezwładności. Możemy dorysować teraz paluszki przy tych rączkach. Albo nóżki równie dobrze. Dorysujmy nóżki. Powiedzmy, że nasz ludek ma sobie skakać. Cały ludek się rozciąga, czyli jego oczka również. Tutaj może zmrużyć oczka przy tym uderzeniu, żeby dodać tak zwaną ekspresję do. Do postaci.
Równie dobrze mógł sobie skakać na tych nóżkach. Jakoś tak go mało humanitarnie potraktowałem i się obija biedny, ale ciąg dalszy akcji będzie przychylny dla niego. Tutaj sobie leci do góry. Jest całkiem szczęśliwy w stanie bezwładności. Świat jest piękny. Potrafię latać. Cieszy się ludzik. Dobra, no to zobaczmy, co teraz wyszło. Ta aplikacja to Animation Desk. Już zapisuję nazwę w komentarzu. Czasami figuruje też pod nazwą Animation Ultimate. Dobrze, już odpuścimy naszemu ludzikowi, chociaż może mu się podoba to skakanie. Słuchajcie, w tej aplikacji właśnie rysowałem całą animację o misiu i sowie, więc ma naprawdę duże możliwości, przy tym jest bardzo prosta w użyciu. Możemy podglądać w każdej chwili wszystkie klatki, możemy zmieniać ich kolejność, gdybyśmy chcieli coś tutaj pomajstrować, możemy je kopiować, przesuwać, tak więc działa bardzo intuicyjnie. Jednym słowem, zachęcam do animacji, czy to przy użyciu sprzętu ziemniak, tak, powiedzmy, że to jest ziemniak, ziemniak z rączkami. Zachęcam do animacji, czy to przy użyciu sprzętu cyfrowego, czy to przy użyciu kukiełek, kolażu, czy to za pomocą właśnie takich karteczek, bo te karteczki można równie dobrze sfotografować i jest sporo aplikacji, w których możemy właśnie z luźnych zdjęć robić animacje. Myślę, że to jest taki początek, dopiero tylko ugryźliśmy temat animacji, ale jeżeli ten temat Wam się spodoba i chcielibyście coś więcej się dowiedzieć albo jakoś cyklicznie do tego wracać, to dajcie znać. Ja chętnie podzielę się z Wami jeszcze moimi doświadczeniami. Tyle, ile ich mam, chętnie Wam przekażę. Bardzo serdecznie polecam zerknięcie na 12 zasad animacji. Jeżeli wpiszecie to hasło na przykład na YouTubie, to jest masa bardzo dobrych filmów, przykładów. Jest też świetny film pokazujący mistrzowskie animacje Disneya. Bardzo serdecznie polecam. No i dziękuję Wam razem z moim ziemniakiem za dzisiejsze wspólne rysowanie. Mam nadzieję, że z Waszej animacji na karteczce wyszło coś, co dało Wam troszkę satysfakcji i odczuć, czym animacja może być. Takimi bardzo prostymi sposobami. Tak, mój ziemniak dostał jeszcze wspaniały krąg cyrkowy i teraz czuję się w ogóle jak w cyrku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze zajęcia. Życzę spokojnego wieczoru, ciekawych doznań z animacją. Dajcie znać, czy temat Wam się podoba i czy chcielibyście jeszcze coś więcej na ten temat się dowiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam już jutro o 10 i o 19 na wspólne malowanie. Dobranoc, Tomek Wełna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.